Jak tam, kochanie? To ja się pytam, jak tam? Moje włosy po prostu dzisiaj, słuchajcie, dziewczyny, na tym wietrze. Jak tam, kochanie? Tak samo jak moje, normalnie. Twoje też, no jakoś tak, jakoś tak ci się nie układają, coś tu nie gra. Jesteśmy w bardzo ładnym parku. Przypadkiem natrafiliśmy, słuchajcie, na ten park. Natomiast faktycznie tutaj te parki są na każdym kroku, jak widzicie. Słoneczko troszeczkę wieje. Nie jakoś bardzo mocno, ale tak gdzieś tam czasami zawieje. Dobra, idziemy, o. Ale słoneczko świeci ładnie, przyświetla. Ale jest tak, wiecie, już bardzo świeże powietrze. Idziemy tutaj górą? Faktycznie, ale pięknie. Tam jest dalej, słuchajcie, park jeszcze. No, tu się ciągnie. Tam są boiska też do gry. No, bardzo ładnie. Tam też jeszcze jakiś leonek. Ej, chłopaku, gdzie biegniesz? Chodź tu, wracaj, myszko. Co, kochanie? Kawiarnia tam, no. A, tak, tak, tak. Chodź, kochanie, tu, chodź. Weź, ty się tam zapuścił, ty. Zobaczcie, no przepięknie. Bardzo ładny jest ten park. Śliczny. O, zobaczcie. A tu jakieś i atrakcje są w ogóle, no bardzo ładne, o. Przepiękne. Zostałeś zapięty, tak? W niewolę. No idź, kochanie. No, bo jeszcze wskoczysz za kaczką do wody. Słuchajcie, już raz nam się takie coś zdarzyło. Słuchajcie, dziewczyny, raz nam już się taka akcja zdarzyła. Co prawda on był dużo mniejszy, że wiecie, za kaczką poleciał, słuchajcie, do wody, popłynął. No, powiem wam, była akcja. Co prawda on był wtedy, wiecie, praktycznie szczeniakiem, więc... No, ale nie mamy gwarancji, że teraz by też tak nie było, słuchajcie, jakby tak jakaś kaczuszka go tutaj zachęciła. A tam jest cyrk, kochanie, widziałeś? Tam rozłożyli. Będzie cyrk. No, cyrk na kółkach. Jezu, Jezu. No, dobra, dziewczynki, spacerujemy, ale bardzo, bardzo ładny jest ten park, naprawdę. Jest przepiękna pogoda. Nie? Tak, jest fajnie. Bardzo ładnie. Taka akcja, pies się zapiera, nie chce iść. To jest, no co tam, no co? Czemu nie chcesz iść, nie słuchasz, nie? Nie. Słuchajcie, coś tam, coś, no, jakbyś nigdy nie był na spacerku, ty. Moje niedobre, ty kochane, ty. Słuchajcie, to jest jego, dzisiaj jest rano, a to jest jego drugi spacerek, a po prostu zachowanie, jakbym nigdy w życiu nie był na spacerku, jakbym został wypuszczony ze złotej klatki, tak. Ale jak on się zaprze, słuchaj. Chodź, 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 chodź. No, cyrk przyjechał. Cyrk na kółkach, dziewczyny. I chodzić. Odkrywamy tutaj co chwilę jakieś po prostu nowe dróżki. O, tu też jest jakiś budyneczek, kochani, zobacz. A nie, to kawiarnia, tak? Kawiarnia. Mhm. Ale teraz zimą chyba, czy zimą, jesienią chyba zamknięta, co? Nie wiem.
Nie wiem, czy oni tylko latem nie otwierają, wiesz? Zobaczcie, dziewczyny, lawenda. I nie macie pojęcia, jak ona jeszcze pięknie pachnie, naprawdę. Mimo tego, że zobaczcie, już troszeczkę jest jakby, no wiecie, no uschła, tak? Gdzie nie, gdzie tu jest. Natomiast bardzo ładnie ona pachnie, dziewczyny, naprawdę. No, jeszcze jak widzicie, o, gdzie nie, gdzie matę. Pięknie. Pięknie, zobaczmy z tej strony. Moje chłopaki, ten mały już, słuchajcie, zmęczony bąk. Tak? Chodź, kochani, jeszcze troszkę. Chodź, chodź. Będziesz lepiej spał. O, proszę pani. Iwona Wrona. Się tutaj się jakaś... Się. Za mnie? Boże, nasze maleństwo już ledwo idzie. Chodź, chodź. O, a tutaj zobaczcie... Tu, widać? Jadą panowie takim autkiem, o. I sprzątają właśnie park, wiecie, dbają o to, żeby było czysto. O. Tak zwane służby porządkowe. No, wiecie, objeżdżają, pilnują też, wiecie, żeby tu był porządek. No i dbają, wiadomo, tak? O tą roślinność, o to wszystko. Pani, często pytacie mnie, żebym pokazała Wam właśnie angielskie osiedla. No to tu pokażę Wam takie nowe angielskie osiedla. To już są takie duże domy, ale przejdziemy się tutaj dookoła i zobaczymy właśnie, jak tutaj na tym osiedlu wygląda. Właśnie często mnie pytacie, jak wyglądają takie angielskie osiedla. No bardzo różnie, tak jak wszędzie, słuchajcie. Natomiast tutaj jest ładne, takie duże, nowoczesne osiedle angielskie. To Wam pokażę. Pokażę Wam troszeczkę. Przejdziemy się tutaj dookoła i pokażę Wam właśnie, jak tutaj wygląda na takim nowym właśnie osiedlu. Z reguły, jak właśnie deweloper buduje takie, słuchajcie, osiedla, to z reguły właśnie jest też plac zabaw gdzieś w środku, albo właśnie, wiecie, gdzieś właśnie z boku. Na takim osiedlu jest właśnie budowany plac zabaw dla dzieci. I tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście, wiecie, wszystkie te nasadzenia, wszystkie tą trawę, wszystkie takie, no w tej chwili wiadomo, jest jesień, ale normalnie to jest, wiecie, kwiaty i zielono, czy tam jakieś drzewka, to właśnie sadzi już wszystko dookoła domu deweloper. Czyli jak kupujecie
dom, no to dookoła już są, wiecie, drzewa, krzewy, czy tam jakieś drzewka posadzone. Zobaczcie, tak wygląda tutaj plac dla dzieci, tam jest koszykówka, no i różne takie, wiecie, atrakcje, wspinaczki, jakieś huśtawki dla dzieciaczków. Dobra. No i zawsze jest, słuchajcie, też bezpieczna bramka. Ona jest taka, wiecie, bardzo ciężka, że taki trzylatek, no to raczej, słuchajcie, sam jej też nie otworzy. Naprawdę ona jest bardzo ciężka, więc myślę, że takie małe dziecko, słuchajcie, to nawet sam po prostu nie otworzy takiej bramki. Chodź, kochanie. A to jest moje psie dziecko, słuchajcie, już zmęczone, padnięte. Śliczny jesteś. Tak, tak, moje drogie panie, będzie pite teraz, wiadomo, tak? Już napiłeś się? Tak, no tak, oczywiście, że tak. Zaraz wracam. Dobry wieczór, moje nutki. Słuchajcie, zrobimy szybciutki haul zakupowy Tesco, polski sklep i sklep dla zwierzaków. To co? Zaczynamy, zapraszam. Okej, moje drogie panie, żeby nie przedłużać, lecimy. Haul zakupowy z Tesco. Kalafior, gdzieś się, słuchajcie, krząta Leonek, gdzieś się krząta mój mąż, także tak. Dziewczyny, takie coś kupiłam włoskie na spróbowanie i wydaje mi się, że to są karczochy. Coś takiego. O. Fokus. Dobra. Więc taka, słuchajcie, przekąska. Dalej. Imbir do herbatki, wiadomo, teraz jest ta pora właśnie jesienna, więc imbir jak najbardziej. Słuchajcie, trzy pakowane takie papryki, tak? To trzy pakowane papryki, dalej orzechy. Orzechy nerkowca i orzechy włoskie. I właśnie wiecie co, teraz sobie uświadomiłam, że zapomniałam orzechów brazylijskich. Ale to wiecie, zawsze tak jest, że jeszcze coś trzeba dokupić. Wzięłam w Tesco taką nowość do curry, taki miks smatycznych różnych meksykańskich przypraw, no nie wiem jak to powiedzieć, chili, jakieś liście, słuchajcie, które są odpowiednio aromatyczne do zielonego curry. Natomiast ja za zielonym curry nie przepadam, tylko za żółtym, ale myślę, że to tak samo się fajnie sprawdzi. Tu jest jakaś, wiecie, trawa cytrynowa, troszeczkę imbiru, taka już gotowa jakby mieszanka. Coś nowego, no zobaczymy. Szczypiorek, słuchajcie. Szpinak. Leosiu. Widzicie tego małego? Dziewczyny, właśnie, jeśli chodzi o dla Leonka, a to może zaraz, natomiast to było w Tesco, też w lodówce dla zwierzaczków. Taka, słuchajcie, przekąska, którą trzeba trzymać no, w lodówce, tak? On już to miał i to mu naprawdę smakowało. Dobra, co tu jeszcze mamy z Tesco? Włoskie baretta, czyli takie włoskie salami. I taką prosciutto włoską. To jest to. Jedno awokado. Serek burrata.
To wszystko, dziewczyny, jest właśnie z Tesco. To jest to. Słuchajcie, takie malutkie mini pizzerinki, a właściwie takie, wiecie, spody. I tutaj sobie robimy sami to, co chcemy, to, co sobie życzymy. Z Linda takie wafelki. To jest to. No i następna torba, jeśli chodzi o Tesco. Torba, jeśli chodzi o Tesco, to tak szybko. Te ciemniejsze, słuchajcie, te ciemniejsze pieczarki, ja je bardzo lubię, wolę te ciemniejsze nawet niż, wiecie, te jasne. Takie malutkie koktajlowe pomidorki, ogórek świeży, dobry? Dobry, dobry. Dobry, dobry. Dobry, dobry. Robimy hol zakupowy szybciutki. Mój mąż się zmachał. Co to jest? Cukinia, trzy cukinie, mozzarelka jedna. Tu jest polski sklep, borówki, to jest Tesco jeszcze. Pora. Pora. Dziękuję za moje pomocniku i to... Seler. Seler. Tak? Seler naciowy to jest? Tak, seler naciowy, a tu jest polski sklep, to za chwilę, jeśli chodzi o polski sklep. Tesco, Mercy. Dziewczyny, pierwszy raz widzę Mercy w Tesco, w ogóle w Anglii, bo my tutaj nie mamy Mercy, no chyba, że w polskich sklepach, tak? A tutaj w Tesco takie już zrobili, wiecie, działy świąteczne. Proszę, Mercy. A to za chwilkę, kochanie. To za chwilkę. Dobra, jeszcze chodź jeszcze te Tesco, a potem polski sklep polecę. No, tak szybciutko. Dobra, ja będę podawał. Dobra. Marchewka organiczna raz. Seler 2, to jest seler? Pietruszki. Natka tak. Pietruszki. To jest korzeń pietruszki. Korzeń pietruszki. Marchewka drugi raz. Gruszki. Ziemniaki raz. Dwa magi, słuchajcie, z kucharka. Kapustka. Fokus. Kapustka świeża, cytryna, trzy razy, dziewczyny, takie filety z kaczki, więc trzy razy, trzy opakowania kaczki, takie w piersi, opakowanie świnki. Słodkie ziemniaki. Moja kaczuszka się wycięła. Czekaj jeszcze raz. Przejmę. Na schabowe. Tu mamy polski sklep, gdzie to polski sklep. I jedno opakowanie mięska na schabowe kotleciki. Słodkie ziemniaczki. I polski sklep. Proszę bardzo, chcesz? Proszę. No, lecisz. I jedziemy z koksem. Śledziki. Śledziki na... Już nakupiłaś te święta? Jaski. Nie no, jak te święta. Ale na święta mam te. Ser żółty, opytka, dwa razy, pierogi. Wiesz, że coś tak szybkiego holu zakupowane, to dziewczyny nie widziały. Pieczarki. Marynowane pieczarki. Majonezik. Majonezik. A jeszcze. Serek i przyprawy. To, to i to. Tak szybkiego holu jeszcze nie było. I mleko pokazywałaś? No nie, no i mleko. Czyli mleko. Polskie sklep. No i jeszcze i sklep tutaj jeszcze jest. Dla zwierzaczków. Mały synek. Cała paczka. Zabaweczka. Zabaweczka, no, no ale pokaż. Słuchajcie, zabaweczka. Angielski. Świąteczny już tak naprawdę. No ale dobra, nie ważne. Oczywiście kabanosiki. Kabanosiki z jelenia i z wołowinki. Mały szczotuje, tak? Takie saszeteczki. Z kurczakiem, tam jest no, ciecierzycą, no. Kurczak, salomon, wołowinka, czyli no. Ten... łosoś. Łosoś. Tak, no takie saszetki i jeszcze tutaj możesz pokazać dla zwierzaków. Taki ma... Wołowinka, on tutaj już, słuchajcie, jest. Tu już jest grillowany kurczak. Tutaj jest z kurczaka takie papieczki i tutaj, aha, kurczaczek,
Też, powtórzyło się. No to jest to samo. Dobrze. No dobrze, to dziękujemy wam serdecznie. Wszystko. Moja kaczuszka gratisie ja dostałem. I przyjąłem. Dziękujemy wam ślicznie za dzisiejszy filmik. Bardzo wam dziękujemy. Mój mąż przejął kanał, więc od dzisiaj będziecie miały go na filmach. On będzie wam... Głodny jestem. Aha, dlatego tak szybko. Dlatego słuchajcie tak szybko. No, już. To nie jest dla ciebie? Dobrze, kochane moje, dziękujemy wam serdecznie za dzisiejszy filmik chaotyczny. Mamy nadzieję, że wam się podobało. U nas zawsze ze śmiechem, na wesoło. No i co? Zapraszamy do następnych. Do zobaczenia teraz tego filmu. Zapraszamy. Dziękujemy za taki szybki hol zakupowy i zapraszamy was do następnych filmów. A za dzisiaj dziękujemy. To jest dla ciebie? To jest na pewno dla ciebie? No może to nie jest dla ciebie? To chyba nie jest dla ciebie. Co? O. Gdzie ty jesteś? Czy to jest naprawdę dla ciebie? No przestań, to nie jest dla ciebie. O Jezu! No jak dziecko, nie? Za babką dostał i poszedł.